Słuchajcie, jesteśmy na Karaibach, w Krakowie, jak to? Na Kazimierzu. Wojtek powiedział, super miejsce i w ogóle nie ma tych tłumów, a na Wawelu co się dzieje, to masakra. Natomiast za 10 dni, to zależy kiedy film oglądasz, nie? Ale 29 maja widzimy się na Maraton Vivn. To jest super konferencja, duża konferencja o nieruchomościach. Dotychczas największa konferencja stricte w nieruchomościach. Teraz może ktoś tam jeszcze rywalizuje, ale będzie między 700 a 1000 osób, przynajmniej tak staramy się, żeby było. I Wojtek Woźniczka, nie trzeba przedstawiać, będzie miał swój panel, będzie nas inspirował. Witam Cię, Wojtku. Witam Cię, Wojtku. Natomiast 10 minut dosłownie takiego nagrania, gdzie mam 10 pytań i Wojtek ma minutę na odpowiedź. To w ogóle konwencja taka, która być może jeszcze nie miała dotychczas miejsca. Wojtek nie zna pytań. Nie znam i muszę się patrzeć tutaj w ten tak? Albo tutaj. A dobra, żebym widział czas. Dobra. Tak, a tu też w czas też. Tak, czy ja mam się zmieścić w tym to czasie? To patrz, 3 sekundy, 3, 2, 1. Najtrudniejsze negocjacje, jakie miałeś? Najtrudniejsze negocjacje, jakie miałem, to były negocjacje zakupu dla siebie, mojej własnej działki, na której budowałem własny dom, ponieważ działały emocje, ponieważ działało to, co w negocjacjach jest najtrudniejsze, czyli granica umrę jak. Ja już tą działkę mentalnie kupiłem wcześniej, ja już chciałem tą działkę, już chciałem ten dom tam mieć, chciałem to miejsce mieć i było bardzo trudno negocjować. To były Ale pod jakim względem trudno było negocjować? No takim, że bardzo chciałem kupić, nie? I wiesz. Czyli już byłeś spalony, tak. I generalnie poszedłem z dwoma kolegami, bo kupowaliśmy tą działkę we trzech, to znaczy dzieliliśmy ją później i budowaliśmy trzy domy tam. A mieliście alternatywę jakąś, czy nie? Powiedzmy, że nie postępowałem zgodnie ze sztuką. Tak? I słuchaj. A czas był, czy nie? Czy to był już czas, że wszystko schodziło i trzeba było uciekać? Nie, to czas był jeszcze, bo to był 2013 rok, ale minusem było to, że właśnie zrobili asfalt prawie że do działki. I wcześniej go nie było. Wcześniej ta działka długo wisiała, bo było bardzo dużo drogi niezrobionej, nie? A teraz zrobili. No i pamiętam jak dzisiaj zadałem pytanie, ile tak realnie, czyli to moje szlagierowe pytanie, tym starszym osobom, które to sprzedawali, oni w ogóle nie skumali tego pytania, w ogóle, i pociągnęli dalej. W ogóle jakby nie usłyszeli tego pytania. No i urwaliśmy tam jakieś grosze z tej działki. Na koniec chłopaki ze mną wyszli na zewnątrz, poklepali i mówili, no fajne negocjacje z Ciebie, dzięki. Także to były najtrudniejsze negocjacje, najgorszy wynik, no ale na szczęście dla swoich klientów negocjowałem lepiej. No dobra, bo patrz, minuta 16 na mnie. Kurczę. Ale dobrze, to teraz 45 sekund. Taki najtrudniejszy negocjator, którego poznałeś w życiu, nie? Najtrudniejszy, który to był. Wiesz, ja nie wiem, czy można wskazać jedną osobę, ale wydaje mi się, że najtrudniejszy negocjator to jest negocjator, który robi najwięcej negocjacji w życiu, czyli to jest osoba, która pracuje w handlu. To jest osoba, która jest przedstawicielem handlowym, kamem albo kupcem w korporacji. Takie osoby zdecydowanie miały największego skilla negocjacyjnego i z nimi się najtrudniej negocjowało. Wcale nie byli to prawnicy, wcale nie byli to jacyś, wiesz, nie wiadomo, duży przedsiębiorcy. Właśnie handlowcy, nie? Z handlowcami najtrudniej jest negocjować. Okej, a największa udana negocjacja jakby stosunkowo? Czyli ile udało Ci się zarobić na najlepszej negocjacji? Wiesz co, no i to jest hit. To jest hit, pochwalę się, bo to jest w zeszłym roku, już na emeryturze negocjacyjnej. Wykorzystaliśmy to, że w Krakowie nie ma działek, że rynek był bardzo wzrostowy, że po prostu niewiarygodnie ceny rosły. I dla naszego klienta, nie mogę zbyt wiele mówić, no bo tu jest pełna, wiesz, pełna poufność, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że dla naszego klienta wynegocjowaliśmy 8 milionów więcej za działkę niż pierwotnie wystawić. Ale to był proces, on trwał od marca do września. A przy jakiej wartościowej wolumenie? Bo to pierwotna oferta była na 52 miliony. Tak, i skończyliśmy na 60 milionów 200. No to 20%, tak? No nie, troszkę mniej, tam 15%. Ale generalnie bardzo nam pomógł rynek. I powiem tylko tyle, tak, bo to jest dość informacja ogólna, więc też mogę o niej mówić. Jak startowaliśmy w marcu, to ceny wahały się metra do pumu w Krakowie w takich lokalizacjach około 2000. Natomiast jak kończyliśmy we wrześniu, październiku, to deweloperzy już byli w stanie płacić 2700, 2800. Czyli tak jak powiedziałeś, nawet 30% więcej. Nie? I rynek nam pomógł, owszem, ale klienci byli zachwyceni. No my też byliśmy zachwyceni, bo byliśmy wynagradzani na Success Fee. Także nie było tak źle. Nie? Od 8 milionów całkiem niezła prowizja też jest. Największa wtopka przy negocjacjach, którą mógłbyś określić? Największa wtopka? Jezu, no to tak czekałem, aż zadasz pytanie, które mnie zaskoczy, na którym będę się musiał dłużej pozastanawiać. Wiesz co, myślę, że taką wtopą to było, a wiem co, negocjowałem kiedyś zakup domu dla znajomych, po prostu dla znajomych i nie sprawdziliśmy wielu rzeczy w tym domu i okazało się, że my ten dom kupiliśmy, ale dobrze go kupiliśmy. Ale okazało się, że po prostu było później masa problemów z tym domem, łącznie z tym, że były porobione instalacje bez papierów, były na przykład zrzut. Strzamba było specjalnie tak zainstalowane, że się zrzucało do rowu melioracyjnego. To oczywiście bez żadnych pozwoleń, bez oczyszczania, bez niczego. Poprzedni właściwie sobie tak wymyślił, nie? Żeby mniej płacić za wywóz ścieków. Myśmy tego nie sprawdzili.
I mieliśmy później duże kłopoty z tym domem, bo trzeba było prostować wiele rzeczy. A, okej, no nieźle. Ja pamiętam, kiedyś negocjowałem spłatę dłużnika. Dłużnik nam wisiał tam za, jeszcze w mojej firmie internetowej, chyba 4000 zł za wykonane usługi. I to było tam podzielone na kilka etapów. A piąta faktura, która wchodziła, ona jeszcze nie była w tej kwocie i miała być za jakiś czas zapłacona, ale jak wynegocjowaliśmy, że on zapłaci tam już jakiś procent tej kwoty, to mój pracownik, Monika zresztą, która do dzisiaj u mnie pracuje, napisała, że Wojtek, ale jeszcze jedna faktura. A ja napisałem, to nic, ścigniemy go, niech zapłaci to, a potem będziemy go ścigać za tamto. I wysłałem także do niego tego maila, nie? No to była wtopka niezła. A, no to widzisz, no to moja nie była taka zła. No tak, to nie była. No faktycznie, no cóż, tak też można. Okej, to powiedz mi takie pytanie, gdzie nie mamy czasu, a wchodzimy na negocjacje handlowe. Nie mamy czasu, musimy szybko zakończyć negocjacje. Czyli na przykład mamy mieszkanie, wchodzimy i wiemy, że już za chwilę będą kolejni przychodzić. No i teraz takie jedno zdanie, jedno pytanie, które byś zasugerował, które mogłoby pomóc albo przybliżyć do transakcji, albo przynajmniej wyczuć, na ile klient może nam zejść z ceny. Wiesz, no generalnie jakby jestem zwolennikiem tego, że trzeba się dobrze przygotowywać do negocjacji, trzeba mieć całą strukturę, nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, w których nie mamy alternatywy i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie bym powiedział, nie dopuszczać do takich sytuacji, żebyśmy działali pod presją. Ale jeżeli już działamy pod presją i musimy taką akcję szybką, zaczepną zrobić, to ja to nazywam czasem pytaniem ostatniej szansy. I pytanie ostatniej szansy działa w ten sposób, gdzie pytamy się, okej, co musiałoby się wydarzyć, żeby? Nie? I to może być na przykład tak, że co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy się teraz dogadali i podpisali umowę, tak? No i co powie ten sprzedający, tak? Na przykład, czy on powie, że nie wiem, musiałbyś zapłacić tyle i tyle, czy powie na przykład, musiałby się zgodzić na coś, czy powie na przykład, musiałbyś mi dać zadatku dzisiaj 30 tysięcy, cokolwiek, nie? Więc myślę, że jeśli pytasz o jedno zdanie, to właśnie takie zdanie by było, wydaje mi się, w tym momencie takim zamykaczem takiej rozmowy. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Ja generalnie zakładam, że nie powinno być takich negocjacji, w których jesteśmy pod ścianą i musimy reagować, wiesz, ad hoc, nie? Że powinniśmy być lepiej przygotowani. Bardzo dobrze. Kolejne pytanie. Czy blef w negocjacjach jest dopuszczalny? Jak sobie radzisz z tym? Bo czasami jest to po prostu ściema, nie? No i bardzo często ludzie pytają, czy tak można, czy tak nie można. No właśnie, to jest pytanie, wiesz, czy my powinniśmy tak robić, czy można, czy też jak sobie radzimy z blefem z drugiej strony? To ja odpowiem na dwa pytania tutaj. Zacznę od tego drugiego. Jak sobie radzimy z blefem drugiej strony? No generalnie jest taka zasada, gdzie my zakładamy z góry, jak u doktora House'a, nie wiem, czy oglądałeś doktora House'a. Tak. Wszyscy kłamią. Czyli my zakładamy z góry, że jednak ta druga strona, no trzeba podchodzić nieufnie, tak? Że to, że na przykład ktoś mówi, że ma kogoś innego, kto coś tam już zaoferował, nie zawsze jest prawdą, w większości przypadków nie jest prawdą. Więc ja zakładam, że podchodzimy na zasadzie, okej, mam swoje do zrobienia, a to, co oni tam mówią, fajnie, że mówią, możemy do tego odnosić się, ale nie bierzmy tego zbyt poważnie. Drugie pytanie, czy my możemy taki blef stosować, czy to jest etyczne i tak dalej. Ja mówię tak, warto się uczyć, co działa, jakie są techniki, warto je rozpoznawać, warto je umieć stosować, ale każdy podejmuje decyzję zgodnie ze swoim sumieniem. Wiesz, Wojtek, są takie sytuacje na rynku, że niektórzy na przykład wykonują jakieś, nie wiem, podsłuchy, wiesz, cudawianki i tak dalej. Okej, pewnie to jest skuteczne, tak? Pewnie jak się dowiesz na przykład, nie wiem, bo oni się konsultują i ty wiesz, jak się konsultują. Ale czy to jest etyczne? No to już każdy musi sobie odpowiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem. No tak, to są trudne sprawy, aczkolwiek czasami jest tak, że ja miałem taki przypadek, że badaliśmy rynek. Bardzo często jak badasz rynek, to wchodzisz do kogoś na mieszkanie, no i niestety ty wiesz, że nie kupisz tego mieszkania, ale chcesz poznać to mieszkanie, chcesz zobaczyć. I miałem taką absolwentkę, która dzwoni do mnie po 2 miesiącach, mówi, że utknęła, ja mówię, co jest przyczyną, ona mówi, no bo ja nie umiem kłamać, nie? No i to mnie zaskoczyło, ja w życiu bym nawet sobie nie pomyślał, że to w ten sposób, no ale można byłoby to tak... Ale da się bez kłamania, no okej, są też tak zwane półprawdy, nie? Że niektórzy mi złamią. Tak, no niektórzy mi złamią. Albo nie całe prawdy, no, albo nie mówimy w ogóle nic. Nie, no ale generalnie wiesz, no niektórzy mówią, że jak się o coś nie zapytam, to nie ma obowiązku mu mówić, tak? A ja osobiście uważam, że uczciwość jest dobra i szczególnie jak umiemy ją w odpowiedni sposób pokazać, tak? Czyli na przykład, wiesz, jest takie zdanie, mógłbym ściemniać, ale powiem uczciwie i wprost. Teraz jeżeli ty na przykład, nie wiem, przyznasz się do jakiejś wady, która i tak pewnie by wyszła, nie? I powiesz komuś, ja pan mógłbym ściemniać, ale powiem uczciwie wprost, tutaj trzeba będzie zrobić to i to. I jeżeli komuś to zakomunikujesz, ten ktoś mówi, ok, uczciwie mi powiedziałeś, to później jak rozmawiamy na przykład o sprzedaży, to możemy powiedzieć, ok, widzę, że państwo wahają, czy pomimo tego, co wspomniałem odnośnie tego, nie wiem, remontu, wymiany i tak dalej, byliby państwo skłonni i tak dalej. Czyli
wiesz, można tak te wady pokazać, żeby też druga strona poczuła się, że jesteśmy uczciwi i też to obrócić na własną korzyść, nie? Żeby chcieli z nami zrobić biznes. No tak jest, dokładnie. Ja tylko dodam, bo pewnie zostawiłbym internautów w takim niedopowiedzeniu, jak brzmiała moja odpowiedź, a ta odpowiedź jest bardzo prosta. Każde mieszkanie, które odwiedzasz, może być potencjalnie twoim inwestycyjnym mieszkaniem, więc zawsze możesz powiedzieć klientowi, jadę do pana, bo chcę zobaczyć to mieszkanie. Ja nie wiem, czy je kupię, ale jak będzie dobra cena, to je kupię. I u nas każdy inwestor będzie dobra cena, to je kupi, więc tak to wygląda. Dokładnie. Jedno z ostatnich pytań, twoja ulubiona technika negocjacyjna, nazwa i tak schemat bardzo szybko, nie? Bardzo szybko. Wiesz co, ja myślę, że jest taka technika, ja ją opisałem i w literaturze jest opisana jako rosyjski front, to jest bardzo kiepska nazwa na dzień dzisiejszy, więc ja ją zmieniam nazwę na alternatywnego wyboru. Chodzi o to, że dajemy drugiej stronie dwie, trzy możliwości wyboru, tak? Czyli dogadania się. Na przykład, nie wiem, kupujemy nieruchomość, no to możemy dać na przykład, nie wiem, gotówki tyle teraz, tak, reszta w kredycie. Gotówka cała, ale mniej, gotówka częściowo, częściowo w transzach na przykład, nie wiem, po odbiorze kluczy, po jakimś częściowym remoncie i tak dalej. Więc ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie i to nie tylko dlatego, że możemy tak skonstruować te opcje, że na przykład będą trzy, dwie wskażą tą jedną, którą chcemy, żeby wybrał. To jest jakby celem tej techniki. Ale dlatego, że otwieramy inne możliwości dogadania się, zmniejszamy ryzyko impasu, bo dajemy kilka możliwości dogadania się. I to jest według mnie najbardziej skuteczna teraz technika do negocjowania. Bardzo dobrze. Ostatnie pytanie. O czym w takim razie 29 maja na maratonie Wiwny, największa konferencja. Jeszcze mamy trochę biletów, ale będzie ponad 700 osób, więc zapraszamy serdecznie. Ale o czym będzie na maratonie? Na maratonie będzie o tym, co się dzieje teraz. Czyli pokażę kilka takich obszarów, w których ludzie, czy sprzedający, czy kupujący nieruchomości, mają pewne przekonania. Tak? Przekonanie A. Ceny wzrosną, bo będzie dużo Ukraińców, którzy będą kupować mieszkania. Przekonanie B. Ceny spadną, bo spadła dostępność kredytów i nikt nie kupuje mieszkań. I teraz my tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ, które czynniki będą miały jaki, ale ja wam pokażę na maratonie, które czynniki mogą decydować na przekonania ludzi, czyli jakie oni mogą mieć przekonania zgodnie z pewnymi czynnikami, które będą. I też pokażę wam, jak rozmawiać z takimi ludźmi, żeby takie przekonania gdzieś przełamywać, tak, żeby oni nie do końca jakby to przekonanie w nich zakiełkowało i później, żeby na przykład umieć sobie poradzić z kimś, kto na przykład mówi, że nie sprzedam mieszkania teraz taniej, bo ceny wzrosną, tak? Jak z nim rozmawiać, żeby on przemyślał i stwierdził, no faktycznie, kurczę, chyba jednak lepiej mi się opłaca trochę zejść z ceny i sprzedać teraz, bo może być gorzej w przyszłości. Bardzo dobrze. Ja też będę mówił o inwestowaniu w kryzysie. O. Czy na kryzysie można zarabiać, czy można zarabiać inwestując, jak inwestując bezpiecznie w kryzysie, więc myślę, że ta tematyka się nam świetnie uzupełni. Będzie dużo motywacji, będzie Fryderyk Karzełek, Alfianko będą nam prowadzić jak co roku całość konferencji. Będzie Paweł Preissner, będzie Damian Kleczewski, Paweł Albrecht, masa specjalistów, no i także absolwenci, którzy będą opowiadać, jak sobie radzą oni, kiedy są świeżakami, jak to z ich strony wynika. Więc maratonwiwn.pl, zapraszamy serdecznie, a jeżeli chcesz kod rabatowy, to Wojtek ma stoisko i dostał pakiet trzech biletów. Dostałem? Dostał dla swoich internautów, więc jeżeli ktoś ogląda, Wojtka zna i napisze do niego, to niewykluczone, że Wojtek przydzieli mu jeden z trzech kodów rabatowych obniżający o 30% wejściówkę na maraton. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, Wojtku. To była przyjemność. Dzięki, super, że wysłuchaliście. Cześć. Dzięki. Do zobaczenia.